napastnika Paweł Stanio. Dawo przed szesnastką. Jeszcze jest. Wisła Płock obejmuje prowadzenie. To powinno być zabronione. Ależ uderzył, ależ urwał. Zdjął pajęczynę w bramce Krakowi i Niemczycki bez szans. Wreszcie udało się go komuś pokonać. I to jakim uderzeniem? To było ładniejsze. Strzał, cała akcja. Wy musicie ocenić. Ja zrobiłem swoje. Wygraliśmy, więc jest okej. Tam pod koniec dopiero czułem takie zmęczenie w łydkach, lekki skurcz, ale cieszę się, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, zagraliśmy na zero z tyłu, konsekwentnie graliśmy to, co chcieliśmy i też cieszę się, że ten ostatni mecz wygraliśmy, to jest dla nas najważniejsze. Nie było Ciebie w Częstochowie, ale powiedz, czy w tygodniu odczuwałeś, że drużyna tamten mecz jeszcze rozpamiętuje, czy przeciwnie, oni już zapomnieli o tamtym spotkaniu? Znaczy myślę, że część może i zapomniała, ale czegoś takiego nie da się tak łatwo wyrzucić z głowy. Dlatego też w tym tygodniu staram się, że tak powiem, rozluźnić tą atmosferę, atmosferowicz wszedł, także no udało się, bo podnieśliśmy głowę do góry. Ten blamasz, który mieliśmy tydzień temu, po prostu zagryźliśmy zęby i wygraliśmy ten ostatni mecz tutaj dla nas, dla wszystkich kibiców. Co Ci się bardziej podobało? Cała akcja bramkowa, czy sam strzał Rafała? O, ciężko powiedzieć. W sumie jak na Rafała strzały patrzę, ostatnio mieliśmy konkurs, także te strzały nie siedziały, mu przegrał. Ale jak to taki piłkarz jest, także cała akcja i wykończenie też fenomenalne. Koniec rundy, nieoczekiwanie. Dobra runda dla Ciebie? Zawsze mogło być lepiej, na pewno też na początku nie grałem, ale cieszę się, że na koniec skoczyłem, że dałem też taki pozytywny impuls. Także mogę powiedzieć, że koniec końców jestem zadowolony, ale mam nadzieję, że w poprzedniej rundzie i indywidualnie i jako zespół jeszcze mocniej uderzymy w górę. W następnej, przepraszam. Super, dziękuję. Gratuluję. Dzięki wielkie. 1-0, musimy wcześniej zamknąć ten mecz na 2-0. Mieliśmy sytuację, mieliśmy przewagę 11-10 graliśmy i trzeba to wszystko po prostu już wcześniej skończyć, bo wiemy, jaka jest piłka, tak? Pod koniec są piłki na oślep, na chaos, jak to się mówi, i pod koniec się tam zagotowało, przegrany pierwszy pojedynek, później dobrze tam ktoś wybił od nas i się tak skończyło, ale no tak, niebezpiecznie, ale już myślę, że na szczęście w końcu wygraliśmy i to się liczy. Powiedz mi o tym tygodniu, który poprzedzał ten mecz. Ciężko było po tym meczu z Rakowem podnieść głowy? Dużo o tym rozmawialiśmy i nie chcę mówić tego, co mówiliśmy sobie po tym meczu, bo myślę, że dużo osób by się ze mną nie zgodziło, znaczy z nami, bo to my mówiliśmy jednym głosem, jak to się mówi, w szatni. Zachowałem to dla siebie. Było na pewno, pierwsze dwa dni były ciężkie. Takiego meczu ja jeszcze nie przegrałem w życiu, ale dzisiaj pokazaliśmy charakter. To dzisiaj było najważniejsze, żeby pokazać ten charakter, wyjść. Zagraliśmy na zero z tyłu i z tego się bardzo cieszymy. Shake. Ja to bardziej po meczu. Po meczu taki, żeby się było zupełnie, nie? Bo gdzieś się nie chce. Białkowy. No, przed meczem to buraczki, nie? Swoje sobie. Tylko buraczek. Daje moc. To by dzisiaj dał nas przyjmować. Taki jest plan. Kiedyś było wszystko, była rana. Wszystko łykają, co się dało, byłem młodszy. Na pobudzenia, potem nie spałem do 6-7 rano. Nic przyjemnego. Jeszcze zmęczenie do tego. Czyli z wiekiem zmądrzałeś trochę. Po prostu znam lepiej swoje ciało. Czyli do wszystkiego trzeba dojść. Ładnie powiedziane. Trenera Jacka debiutowałem w Ekstraklasie. Tak? No. Dawaj. Julian, co ta nagroda dla Ciebie znaczy? No,
myślę, że bardzo dużo jest to takie zwiększenie mojej pracy w tym miesiącu. Myślę, że oby tak dalej. Gram na środku obrony w roczniku 2004. Myślę, że moje mocne strony to na pewno warunki fizyczne, wzrost i taka determinacja i ogólna gra myśleniowa, przewidywanie gry. To tak jak powiedział, takie podsumowanie jego pracy ciężkiej. To jest jeden z zawodników, który się bardzo rozwinął w ostatnim czasie i myślę, że zapracował. Wiemy, że obrońcom ciężko się jest wyróżnić. Nie zdobywają może tyle tych bramek, natomiast Julek tu pomógł drużynie wielokrotnie. Ratuje zawsze zespół z opresji, także jak najbardziej zasłużona nagroda. Może kogoś przypomina już jakiegoś piłkarza, którego znamy? Ja myślę, że na pewno jeśli patrzymy na Wisłę, to ja zawsze mówię Julkowi, żeby wzorował się w tej chwili na Steve'ie Capaldi. Gdzieś tam podobne warunki, też taki fajny, inteligentny chłopak, także rozwija się ciekawie i zawsze mu odpowiadam, żeby patrzył tutaj na tych stoperów Wisły i szedł w tym kierunku, bo chciałbym go zobaczyć tutaj na tym boisku. Ma trener jeszcze w zespole jakieś takich kilka perełek? Oczywiście, całą masę czekamy, już kilku chłopaków jest w drugim zespole i mam nadzieję, że będą przeskakiwać te szczebelki krok po kroku, także gratuluję. Tego sobie życzę. Tak, gratuluję również trenerowi, no bo to nagroda, na którą trener również zapracował. Super, dziękuję, ale to wiadomo, dla Julka najbardziej, dla mnie czysta satysfakcja, także. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję. Competition says you're done, they trying to stick a fork in ya. But there's no fear in my back.